I think it is very interesting to do a piece that was written so many years ago in a very specific context and try to make this text available for people today. To, co mi się najbardziej spodobało, to to, że mieszamy stylistyki, właśnie to, co nam się wydaje, jak powinno się grać Różewicza, i to, że mamy do czynienia właśnie z norweskim reżyserem, który nie zna kontekstu, nie wie, jak to powinno być, albo może specjalnie na przekór robi coś trochę innego. Dla mnie jako aktora jest czymś bardzo inspirującym i pozwalającym na to, żeby spróbować innego gatunku z innej strony, zobaczyć tę wymianę energii z widzami. I tak jak się ma kilka tych żyć w tym zawodzie, tak właśnie fajnie sobie po prostu przepróbować coś zupełnie innego i złamać tego Różewicza, popróbować na inne strony, pobawić się po prostu razem z widzami. Everyman, bohater, który jakby może być każdym, to sprawia, że to jest bardzo uniwersalny tekst i ponadczasowy. Świnia, mi oszustę! Nie chcę mi się już gadać. When you ask a person from another culture, from another country, to do a classics of your own country, of course it will be different. The eyes are different. The aesthetics is very different. And I think there is a quality to that. Perhaps I see Różewicz with other eyes than a Polish director would normally do. Różewicz w Kartotece wspomina o wojnie, o tych ciężkich czasach, bardzo też nostalgicznych, a Rolf, nie posiadając tego kontekstu, przyjeżdżając z Norwegii, na co dzień mieszkający we Francji, jest pozbawiony tego, jak powinno być, jaki jest klucz do grania tego wszystkiego, więc ogołociliśmy tak naprawdę i zaczęliśmy od białej kartki i to, jakim to powstało, i to często podkreślał właśnie reżyser. Powstało dlatego, że takie 5 osób zostało zgromadzonych tutaj na scenie, każdy przyniósł swój pomysł, on był absolutnie otwarty na te pomysły i mógł w nas pozbierać i stworzyć zupełnie osobną historię, która byłaby zupełnie inna, gdyby powstało 5 innych osób tutaj na scenie. I love working in Poland because the actors are extremely well educated and they have a very good energy, at least my actors have a very good energy and they are very creative. Wrzuciliśmy to trochę właśnie w takie współczesne czasy, też tak chyba w duchu Różewicza, żeby to było stale żywe. Mam wrażenie, że ten duch Różewicza gdzieś tutaj ciągle nad nami jest. Do widzenia! Just to love.